Szanowni Państwo, kolejny punkt i kolejny projekt. Do tego projektu według druku nr 8513 także został dołączony wniosek o odstąpienie od tego wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radni chciałby zabrać głos, proszę. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ten sam wniosek został przyjęty i przechodzimy do projektu uchwały. W związku z też z zapisem w statucie istnieje konieczność przygotowania projektu planu finansowego na 2014 rok. Tutaj chodzi o plan wydatków rzeczowo-finansowych związany z funkcjonowaniem dzielnicy. I ten projekt uchwały i ta propozycja jakby została przygotowana mając na uwadze te wydatki i ten plan z tego roku. Tutaj kwota w zasadzie też się nie zmienia, jest 34 tysiące. To są wydatki związane z takim bieżącym funkcjonowaniem tutaj rady, która otwieram w takim razie dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Ja tylko mam pytanie, ale co to znaczy ten tajemniczy paragraf podpisany 12, 45, 20 opłaty na rzecz budżetu 15 samorządu terytorialnego? No to na te pieniądze idą. No to na jednej z ostatnich sesji długo rozmawialiśmy chyba z panem radnym, z panem przewodniczącym, że to są środki na wywóz śmieci. No właśnie. Że został utworzony specjalny paragraf, do tego jakby zostaliśmy zobligowani, gdzie mają być zarezerwowane środki na ten cel. To ja to była długa dyskusja. To jest właśnie to. No i właśnie mam pytanie do tego. Tak. Bo rozmawiałem z panią z Urzędu Miasta, która się nazywa Lucyna Mucha i jest odpowiedzialna za zrobienie tej deklaracji. I mam pytanie do pana przewodniczącego, do zarządu. Czy państwo wiedzą, jak często według deklaracji są wywożone śmieci z rady dzielnicy? Nie, no to pytanie jest oczywiste. Jak często? Właśnie, że nie. Znaczy, nie wiem. No ale to nic nie wyjaśni. Ja myślę sobie, że są wywożone co tydzień. Nie wiadomo z jakiego powodu. Z każdego naszego domu ze spółdzielni są wyważone co dwa tygodnie. W związku z tym mam taką propozycję do rządu, że można by... W spółdzielniach jest co tydzień, a co dwa tygodnie segregowane. No. Więc panie radny... No nie wiem, w domkach w każdym razie są co dwa tygodnie. W razie co dwa tygodnie. W domkach. A raz na miesiącu segregowane. Wydaje się, że w spółdzielni wystarczyłoby raz na, znaczy jest spółdzielni tylko z rady dzielnicy raz na dwa tygodnie. Dlatego chciałbym wezwać, żeby może dokonać korekty tej deklaracji i zejść z tej kwoty, która jest niewodyczna w porównaniu z tym, ile my, nazwijmy to my, jako rada dzielnica. Nie zawsze się. Nie wiem, może połowę. Trzeba przygotować się. Przygotować się. Jest urząd, który tym zawiaduje. Ja tylko sprawdziłem, że niepotrzebnie jest to dwa tygodnie. Według mnie jest potrzebne. Nie wiem, jak państwo możecie. Ja myślę, że z tego, co widzę, to tutaj co tydzień za często. Że co tydzień za często dla dzielnicy, w związku z tym ta kwota jest zawiesiona. Dobrze, pan Stanisław. Dziękuję bardzo. O tym, ile trzeba płacić, to nie decyduje w zasadzie jak często, tylko decyduje przede wszystkim uchwała Rady Miasta Krakowa i radnych. I na przykład w budynkach wielorodzinnych jest sprawa ewidentnie opisana, że jeżeli to jest budynek wielorodzinny, nie ma żadnych usług, to wywożenie kosztuje od osoby 19,50, jeżeli jest gospodarstwo jednoosobowe i wzrasta nieproporcjonalnie, ale troszkę mniej, jeżeli są 2 czy 3. Podobnie liczy się od obiektów administracji. I jeżeli tutaj jest taka kwota, to ja podejrzewam, że zostało to przeliczone. Chyba, że zastosowano metodę kubełkową. No i wtedy tu pan miałby rację. Tak. Jest jeden kubeł. Proszę Państwa, no to trudno.
to, żeby zarząd i przewodniczący dzielnicy koncentrowali się na kwestii wywozu tych miejsc, powiedzmy, z siedziby rady gminy. Aż tak skupowo, panie radny i panie przewodniczący, tego nie badałem i tym się nie zajmowałem. Natomiast jeżeli będzie państwa taka wola, to oczywiście o taką informację możemy wystąpić. Natomiast to jest pewna stawka tutaj określona. My jesteśmy tylko i wyłącznie jednostką pomocniczą gminy. I tutaj pewnej takiej suwerenności w tym zakresie nie mamy. Ale naszą obsługą zajmuje się Urząd Miasta i właściwe jednostki. Też oczywiście wolałbym i zamiast wolałbym, żeby te opłaty były niższe. No, tak jak i myślę, większość obywateli tego kraju i mieszkańców Krakowa. Natomiast no, jest taka sytuacja, jaka jest. Panie Przewodniczący, ja mogę tylko z jednym się zgodzić z panem radnym Sarnowskim, bo to opłaty generalnie są wszędzie za wysokie. Dlatego nas też pewnie to dotknęło. Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze w sprawie tego projektu uchwały chciałby zabrać głos? Czy dałoby się to zmienić? Czy próbować zmienić? Panie radny, moim zdaniem koncentrowanie się w działaniu Rada Dzielnicy, a zarząd właśnie ma też szereg różnych obowiązków i są naprawdę o wiele bardziej istotne kwestie do załatwiania niż wywóz śmieci i opłata za wywóz śmieci. Poza tym, to jeżeli nawet, myślę, że będzie to niemożliwe, ale nawet gdybyśmy tutaj na skutek jakichś działań, interwencji w Urzędzie Miasta spowodowali jakąś obniżkę, to została pewna kwota i tak do dyspozycji w ramach tego planu finansowego. No i co, my zyskalibyśmy, że więcej możemy wydać, powiedzmy, na energię czy na zakup materiałów i wyposażenia. Znaczy tutaj mieszkańcom naszej dzielnicy coś by to, powiedzmy, poprawiło standard życia, no raczej nie. Znaczy ja myślę, że można w ogóle się zrobić, że można w ostatnim zdaniu na każdym z tych punktów, nie tylko na kobietach, bo na przykład jeżeli mamy zakup energii 12 tysięcy, czyli na miesiąc 1000 zł, nie wiem, bo to ja rozumiem, że to jest i woda i prąd, tak? No to patrząc na to, jak tutaj, jaka to jest obsada, no to jest no 5 razy więcej niż u mnie w domu, nie? To mnie zaskakuje i dlatego chciałbym, żeby w dobie kryzysu i takiego podejścia no, nazwijmy to bardziej ubogiego, żeby się pochylać. Pan tu zapomina, że dzielnica nie ma osobowości prawnej i dzielnica i ja w dzielnicy nie zabieram tych umów. To są umowy zawierane przez miasto. Panie Przewodniczący, bo ja mówię teraz o Panu. To są umowy zawierane przez miasto i negocjowane przez miasto, nie przeze mnie, nie przez zarząd dzielnicy. Także naprawdę ja bym prosił, żebyśmy się w naszej działalności koncentrowali na tym, co realnie możemy zrobić, a nie wchodzili w rolę urzędników, bo nie do tego, jak gdyby, nie to jest naszym zadaniem i nie po to nas mieszkańcy tutaj wybrali. Ja oczywiście mogę wystąpić o wyjaśnienie, o szczegółowe informacje i będziemy przez najbliższą sesję koncentrować się na sprawie 1800 zł i wywozu śmieci, ale myślę, że naprawdę, no nie wiem, czy nasi mieszkańcy i nasi wyborcy będą z tego zadowoleni, że na takiej sprawie się będziemy koncentrować. Nie wiem, jak Państwo uważacie, ale takie jest moje zdanie. Proszę, Pan Przewodniczący Białowieski. Panie Przewodniczący, proszę, żeby nie przedłużać, ale rzeczywiście, że Pan Sarnecki tutaj dba o każdą gotówkę w dzielnicy, to może rzeczywiście zapytać, czy byłaby możliwość, żeby śmieci były wywożone raz na dwa tygodnie i z automatu zrobi to rocznie połowę mniej, czy 900 zł. Pan Sarnecki przeznaczy na szkoły i na linię. To jest plan finansowy. Te środki możemy wydawać na bieżącą działalność biura. Tych pieniędzy nie można wydawać na inne zadania, nie wiem, typu remonty dróg, remonty szkół, czy dodatkowe patrole policji. Jest to niemożliwe. Dobrze. Szanowni Państwo, nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie chciałbym zabrać głos.
Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Rozumiem, że nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały druku nr 85-13 w sprawie projektu planu finansowego na 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Siedemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Tym samym uchwała została podjęta.